Jestem człowiekiem, który stara się być sercaninem i księdzem. Znaczy, człowiekiem też się staram być, żeby nie było. A teraz pełnię funkcję rekolekcjonisty i ekonoma naszej wspólnoty zakonnej w Kluczborku. Dwie rzeczy. Sutanna, bo zawsze chciałem w niej chodzić, a nie w jakimś innym habicie zakonnym. I charyzmat, czyli duch, którym żyjemy. Wszyscy. Wszyscy, z którymi się spotkałem, w jakiś sposób mnie utwierdzali i pomagali w tym, żebym był tym, kim jestem dzisiaj. Długo, długo bardzo. Bo do dzisiaj, a właściwie nawet do jutra to będzie trwało. Bo ta decyzja nie jest jednorazowa, ale ona trwa ciągle. Codziennie trzeba się w nim utwierdzać. Bardzo pozytywnie. Mieli nadzieję, że mi przejdzie. Ale nie przeszło i tak to trwa do dzisiaj. Tak, bo zawsze jest się na swoim miejscu. Uwaga, teraz będzie mądrze. Virtus in infirmitate, czyli moc w słabości. I to jest cytat z mojego Braska prymicyjnego. I mam nieodparte wrażenie, że ten cytat z każdym dniem coraz bardziej staje się aktualny. Wierność. Wierność temu, co się robi, ze względu na tego, dla którego się to robi. Czyli Pana Jezusa. Być normalnym. Tam wszystko jest na poważnie. No dobra. I tak nikt tego nie kupi w tym przypadku. Idziemy dalej. Pytanie zaczyna się od czy, więc powiem krótko. Dwie rzeczy. Rekolekcje i piłka nożna. Największym moim pragnieniem jest przeżyć tak życie, żebym na końcu tego życia mógł powiedzieć, że tego życia nie żałuję. Chyba jak wszystkich. Najbardziej cieszą zwycięstwa, które człowiek odnosi sam, albo ci, których kocha, zwyciężają i wtedy człowiek się cieszy. Podążajcie za marzeniami, bo w nich kryje się Pan. Spełniajcie swoje marzenia, bo w nich jest Jezus.